Szczęść Boże! Witajcie kochani z samego rana, w piątek po Bożym Ciele. Zapraszam do wysłuchania dobrego Bożego Słowa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Pan Jezus podejmuje dzisiaj dość drażliwy temat, tak byśmy powiedzieli, ale też temat pełen nadziei. Trudności, ale i nadziei. Chcę rzeczywiście dzisiaj skupić się na tych słowach Pana Jezusa, który nas przestrzega, czy napomina, że kto pożądliwie patrzy na kobietę, już nią dopuszcza się cudzołóstwa. Otóż wielu mężczyzn ma z tym troszeczkę dylemat, na zasadzie szczególnie tego tak zwanego zwyczajnego, codziennego patrzenia się, tak zwanego przypadkowego na ulicy, kiedy robi się ciepło, a drogie panie, no niestety często wychodzicie zbyt mocno roznegliżowane, tak po prostu idąc na zakupy, czy idąc chodnikiem. I co zrobić? Co w tym momencie zrobić? Jak postępować? Drodzy panowie, co z nami wtedy, skoro Pan Jezus nam, chrześcijanom, katolikom, którzy chcą żyć godnie, takie słowa mówi? Otóż, popatrzcie, znowu mamy tu kategorię świadomości i dobrowolności. Pan Jezus wyraźnie mówi, kto pożądliwie patrzy na kobietę, czyli kto ma taki zamiar, kto ma takie pragnienie specjalnie wytworzone, świadomie i dobrowolnie w tej ciężkiej materii, ważnej materii, jaką jest nasza cielesność czy seksualność. I kto w tym pożądliwie działa, ten prawdziwie grzeszy, ten już dopuszcza się w sercu cudzołóstwa z taką kobietą. Nie? Czyli gdyby, inaczej mówiąc, ktoś specjalnie na drogę wychodził, specjalnie siadał na ławce, żeby się przyglądać roznegliżowanym młodym dziewczynom, że tak powiem prosto, no wtedy byśmy mówili nie o pewnym świadomym działaniu. Natomiast w większości wypadkach, kiedy po prostu, drogi mężczyzno, idziesz sobie ulicą, jedziesz samochodem, idziesz z żoną na zakupy i nagle tyle innych kobiet, no to jasne, że się nie opędzisz, bo taka jest nasza natura męska, nie? Że ona jakby naturalnie no, tego szuka w naturalny sposób, ale dobry sposób i też poza tym no, nie jesteśmy w stanie chodzić z zamkniętymi oczami. Mówię to bardzo prosto, mam nadzieję, że kochani, jak najbardziej to rozumiemy. Czyli nie ma wtedy jakiejś takiej pełnej dobrowolności, czy nie ma takiej świadomości, że ja chcę popełnić z kimś grzech. No po prostu żyjemy normalnie. Myślę, że te słowa Pana Jezusa są dzisiaj nie tylko skierowane do mężczyzn, one są też bardzo mocno skierowane do was, drogie panie, drogie dziewczyny, drogie kobiety. To wielkie przestrzeżenie, tak, to wielki jakiś taki nakaz Pana Jezusa, wielka prośba, aby też uszanować siebie samą w ten sposób, że zachowuje godność własnego ciała w zakrywaniu go, tak po prostu. W miłości oblubieńczej, w miłości małżeńskiej, tam jest moment, tam jest czas na odkrywanie własnego ciała. Codzienność, świat codzienny nie jest momentem na odkrywanie własnego ciała. Ktoś zapyta, no a co na plaży? Kochani, powiedzmy sobie najprościej, to co obecnie dzieje się na plażach, to już dawno przekroczyło jakiekolwiek normy, tylko że myśmy się niestety do tego przyzwyczaili. Jakoś nikt nie ma siły, nie ma głosu, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ktokolwiek by powiedział, jasne, wróćmy do średniowiecza i w ogóle się nie kąpmy, albo kąpmy się w jakichś strojach od głów do stóp, że tak powiem. Oczywiście, że nie. Ale z drugiej strony powiemy sobie, no istnieje totalna przesada, nie? Jakoś na plaży wszyscy jesteśmy gotowi rozbierać się praktycznie całkowicie, tak jakbyśmy już byli w domu sami ze sobą jako małżonkowie na przykład. Dziwne to wszystko, jest skomplikowane. Natomiast jednego możemy być pewni, to dzisiejsze Słowo Boże, to jest wielkie wezwanie i dla mężczyzn, żeby z jednej strony się nie bali za bardzo, z drugiej strony, żeby nie kombinowali,
w sercu swoim i rzeczywiście w miłości oblubieńczej wobec jednej, jedynej swojej żony wytrwali, czy też kto jest kawalerem, żeby nie patrzył specjalnie pożądliwie na kobiety. A z drugiej strony jest to wielkie wezwanie dla wszystkich kobiet o zachowanie godności własnego ciała, które, drogie panie, otrzymałyście jako wielki dar, aby odkrywać go tam, gdzie powinno być odkryte, w miłości oblubieńczej, bo tam jest jedyny moment na to odkrywanie, wielkie odkrywanie własnego ciała. Trudne to sprawy, trudne to są rzeczy i broń Panie Boże, nie chcę tu być jakimś, nie wiem, jakąś wyrocznią, która wszystko ustali, wymierzy i powie, ile centymetrów można, a nie można. Nie, to nie o to chodzi. Kochani, chodzi o serce. O serce nastawione na miłość. O serce nastawione na to, że chce dbać o drugiego człowieka. Bo o to zawsze chodzi we wszystkim, ostatecznie. Czy jestem mężczyzną, czy jestem kobietą. Nawet w sposobie ubierania się, patrzenia, czyli takiego przeżywania własnej cielesności i seksualności. Przede wszystkim nastawiam się na dobro drugiego człowieka. I jeśli wiem, że coś miałoby komuś zaszkodzić, to tego po prostu nie robię. Obojętnie, czy to jestem mężczyzną, czy jestem kobietom. Powodzenia, kochani, chociaż wiemy, że łatwo nie będzie, ale słowa Pana Jezusa, myślę, są pocieszające. Zachęcam, żeby bardzo mocno się dzisiaj w nie wczytać.